że siedzi tam Kleber i na razie odpuściłeś, ale rozumiem, że tylko chwilowo, bo twoim celem jest na pewno to świecidełko, które jest za nami. Podobno o tym w niedzielę 24 wigilijną stronę już odprawia Romana. Właśnie, na początku między wami było nieco więcej uszczypliwości. Teraz Roman widzę, że wypowiada się z nieco lżejszym tonem. Czy ta atmosfera przed waszą walką trochę opadła? Już nie ma tej złej krwi? Znaczy, atmosfera dopiero to narasta, jest tydzień, dopiero ta walka się odbędzie, więc... Zła krew, czy jakakolwiek była, nie wiem. Ja go w ogóle nie znam, więc idziemy w sobotę do klatki i będziemy się lepiej dać. W 2016 roku jedna z najlepszych walk w ogóle w całym polskim MMA. W tym roku jeszcze nie miałeś okazji zawalczyć takiego fenomenalnego boju. Czy zatem będziesz też celował w to, żeby ta walka nie tylko była zwycięska, ale też właśnie to, z czego cię lubimy najbardziej, czyli bardzo widowiskowa? Dominiku, zapomniałeś, że do tanka trzeba dwojga. Więc niestety trzeba oponenta, który podejmie rękawicę i będzie się chciał bić, a nie tulić i gwałcić nogę. Więc no tak to wygląda, więc jeżeli jest przeciwnik, który podejmuje rękawicę, bije się, no to wtedy można dać widowiskową walkę. Jeżeli jest gość, który jest drzewem przez trzy rundy, no to niestety walka nie jest zbyt widowiskowa, aczkolwiek może dla potencjalnego widza, potencjalnego Janusza i potencjalnej Gierzynki. Jak zwykle bardzo barwny. Marcin Rzosek!